Powierzchnia boczna sześcianu jest sumą powierzchni jego ścian. Zatem sześcian o krawędzi x ma powierzchnię boczną 6x kwadrat. Helena chce pomalować dwa sześcienne pojemniki. Jeden ma krawędź długości 2, a drugi długości 1,5. Jaką powierzchnię musi pomalować? Dobrze, więc tak, może narysujmy najpierw sobie sześcian. Sześcian to jest taka kostka. Tak, każdy pewnie widział kostkę. Tak jak kostka do gry, do rzucania. Prawda? Kostka do gry ma sześć ścian. Każda ze ścian jest kwadratem. Czyli tak, tu jest x, jeden wymiar x, drugi wymiar x, czyli w podstawie jest kwadrat o boku długości x. No i wysokość też jest x, czyli mam sześć kwadratów. Każdy ma bok długości x, czyli powierzchnia jest, no właśnie tak jak nam tu powiedziano, 6x kwadrat. Dobrze, czyli teraz tak, Helena ma dwa takie sześcienne pojemniki, czyli tak, jeden ma krawędź długości 2, czyli powierzchnia jednego jest 6 razy, no w miejsce x trzeba wstawić 2, czyli 6 razy 2 do kwadratu, to jest powierzchnia całkowita pierwszego pojemnika, plus powierzchnia całkowita drugiego, czyli 6 razy 1,5 do kwadratu. No, ile to jest? 2 do kwadratu to jest 4, czyli to jest 6 razy 4 plus 6 razy 1,5 do kwadratu. No, ja pamiętam, ile to jest. Pamiętam, 15 do kwadratu to jest 225, wobec tego 1,5 do kwadratu to jest 2,25. Wobec tego to jest 24, 6 razy 2, 25, to jest 6 razy 2, 25, to jest 6 razy 2 plus 6 razy 0, 25, 6 razy 2 to jest 12, a 6 razy 0, 25 to jest 1,5, czyli razem to jest 13,5, czyli to jest 24 plus 13,5, czyli Helena musi pomalować powierzchnię 37,5. No i teraz w zależności od tego, w jakich jednostkach podane były te długości, w takich jednostkach odpowiednio mamy powierzchnię, czyli 37,5 jednostka długości do kwadratu. Czyli jeżeli te wymiary krawędzi, wymiary tych pojemników były w centymetrach, no to tu mamy 37 centymetrów kwadratowych. Jeżeli w metrach, to w metrach kwadratowych, no i tak dalej.